wyglądało. A tutaj się też zatrzymaliśmy, ponieważ tu jest jedno z piękniejszych miejsc, żeby sobie właśnie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Bardzo często właśnie na pocztówkach katedra przede wszystkim ze złotą kopułą kaplicy Zygmuntowskiej jest przedstawiana. Więc jak Państwo chcą, to teraz też jest czas na to, żeby sobie chwilę zrobić zdjęcia i uciekamy zaraz dalej. Żeby Państwo sobie nie myśleli, że się będę co chwilę na zdjęcia zatrzymywał, no ale rzeczywiście fotograf. Tutaj warto. Wielu, gdzie jest fotograf? Gdzie jest fotograf? Pani z aparatem. Robimy sobie zdjęcie. Chodzi o to, żeby... Wszyscy stajemy w tą stronę? Tam. Stoję w tą stronę. W tą stronę. Dzień dobry. Tą drugą prawą. Proszę wszyscy stanąć razem. Maruś. Czekaj, bo ja też robię. Tak. Tamty. Uśmiechnij się. Czaśnij. Kto? Chwila dla paparazzi. A pani się przysunie, bo panią potem wytną. Dziękuję pięknie. Nam się w oczy te piękne renesansowe krużganki arkadowe. Krużganki, które służyły swego czasu do tego, żeby komunikować po pierwsze cele artystyczne, a po drugie cele komunikacyjne, żeby po prostu dostawać się z jednej części zamku do drugiej części zamku. Oczywiście ten dziedziniec zamkowy, jak słusznie pani zauważyła, był wzorowany na dziedzińcach włoskich. No właśnie, był wzorowany, ale jednak trzeba było ten dziedziniec dostosować do polskich warunków. No właśnie, bo po pierwsze dziedziniec we Włoszech przede wszystkim służył do tego, żeby dawać sień, żeby dawać wytchnienie. Dlatego te dziedzińce we Włoszech są mniejsze. My się wzorowaliśmy na tych włoskich, ale takiego dużego dziedzińca jak nasz wawelski we Włoszech nie ma. Więc to jest podstawowa pierwsza różnica. Druga różnica jest w dachu, bo wiadomo, że we Włoszech opadów deszczu, tak intensywnych opadów śniegu nie ma. A my tutaj dachem musieliśmy dostosować właśnie ten dach do warunków panujących w Polsce. Po trzecie na przykład. Oczywiście klimat we Włoszech był zupełnie inny, więc te krużganki oczywiście mają rację bytu. No ale tutaj, jak była w Polsce zima, chodzić bezpośrednio z zewnątrz, tak, też był problem. Więc jakby nie do końca to wszystko było dostosowane też pod klimat panujący w Polsce, ale rzeczywiście ten dziedziniec wawelski stał się takim pierwowzorem dla innych zamków w Polsce. Między innymi w okolicach Opola jest właśnie taki zamek. Brzegów, dokładnie. Wzorowany dokładnie na tym dziedzińcu wawelskim. Tutaj w okolicy jest Suche Beskidzkie albo w zamku na Pieskowej Skale. Tam też właśnie ten dziedziniec jest wzorowany na tym dziedzińcu tutaj krakowskim. Więc sztuka krakowska, która napłynęła z Wawelu później, promieniowała właśnie na całą Polskę. Po pierwsze właśnie ten dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu, ale także sukiennice. Tam pod sukiennicami na rynku dzisiaj mniej więcej skończymy, więc też o sukiennicach na pewno sobie opowiemy. No ale takiego chleba przecież nie było. Ups. Oder? Ja. Oder?